Woda. Fundacja pośrednictwa w adopcjach. O, ciekawe. O nie! Simon Bitek umarł! Co? I nie ma więcej żywych dorosłych w tej rodzinie? Wszystkie pozostałe dzieci zostały adoptowane przez inne rodziny? Dzień dobry moi kochani widzowie, hejka ptaszenki, z tej strony oczywiście Pia, a to seria z pieskami i Dianą. Na ten moment mamy aż 6 psiaków, w tym jednego szczeniaczka, pierwszego szczeniaczka naszego Mietka, ale w poprzednim odcinku nasza Sunia Miła właśnie robiła barabara i prawdopodobnie jest szczenna, a my sobie teraz to sprawdzimy za pomocą moda. Tak, w brzuchu jeden chłopiec i jedna dziewczynka. Jak super, czy jednak się udało? No i w poprzednim filmie mówiliśmy właśnie o tym, że mali simowie, dzieci nie mogą rozmnażać psów bez dorosłych i dlatego zrobiliśmy to z pomocą dorosłego sima. Ja mam moda na to, że możemy kierować psami i na przykład weźmy sobie kaprysa, bo on tutaj tak szczeka i ja mogę zobaczyć, jaki kaprys ma tutaj na strojniki, o co mu chodzi i mogę mu tam gdzieś kazać iść i coś zrobić, nie ma tutaj za dużo interakcji. Idziemy poprosić kurzyka o to, żeby dał nam jakąś nagrodę. Ej, może go wcześniej nakarmimy, żeby po prostu dał nam coś lepszego. I tutaj chciałabym się skupić na Dianie, dlatego, że mamy dzisiaj sobotę, jutro jest niedziela, dzień wolny, a my nie spełniliśmy jej aspiracji. Ona ma za 5 dni urodziny. Jak możecie tutaj zobaczyć, 5 dni do następnej grupy wiekowej. Właśnie do tego czasu chciałam spełnić jej aspirację, żeby miała właśnie szczęśliwe dzieciństwo. Ej, dostaliśmy pąk bonsai! Trzeba koniecznie go zasadzić. Dzięki bardzo, kurzyku. I żeby spełnić tą aspirację, to potrzebujemy po prostu stolika do rysowania, do malowania. My na ten moment mamy dosyć dużo hajsu, ale my zbieramy na to, żeby zrobić pieskom naszym budę. Więc kupię jej stolik najtańszą, tylko 135 simolonów kosztuje. I Diana ma za zadanie narysować 2 obrazki na sprzedaż. Spoko, nie ma sprawy. Zróbmy, niech sobie narysuje kwiaty, to też fajnie sobie powiesimy, będzie taka ozdoba do naszego skromnego domku, bo jak widzicie, on tutaj za dużo ozdób nie ma. O właśnie, pomyślałam o jednym, bo Diana ma tutaj w ekwipunku zdjęcia ze swoim przyjacielem. I właśnie możemy sobie tutaj je powiesić, wiecie, nad łóżkiem, nie? Żeby było takie właśnie, wiecie, że ona tutaj ma jego zdjęcie. Okej, już pierwsze ozdoby skończyła. Jak one wyglądają? O, jakie ładne kwiaty. Powiesimy sobie koniecznie gdzieś tak właśnie tutaj. Ja ostatnio mam taki klimacik na Halloween, nie wiem dlaczego. Po prostu tak jakoś na TikToku mi się halloweenowe TikToki zaczęły wyświetlać ostatnio, więc może niech sobie zrobi właśnie upiorności. Lubię ten taki czas początku jesieni, gdzie jest właśnie Halloween, gdzie idzie się do szkoły, gdzie ta jesień jeszcze jest taka słoneczna. Ej, w ogóle Brytani stoi przed naszym domem i zaczepia nasze psy, głaszcze je i tak dalej. Ja pomyślałam, że może poprosimy ją o autograf i sprzedamy sobie ten autograf. Ja, ma dasz nam autograf? Nie! Jaka franca! No dobra, to ja za karę ci wyłączę blask sławy. I wracamy do malowania, niech spada na drzewo. Co musimy zrobić? Mamy zarobić 500 simoleonów. Podjąć 3 razy pracę w sąsiedztwie, zebrać jakieś okazy kolekcjonerskie i żaby. Dobra, to do porodu miły zaczniemy, zajmiemy się tym po prostu, żeby spełnić te aspiracje i nazbierać przy okazji fajnych punkcików. Zaczął się poród, akurat teraz zaczął się poród, nie dowierzam w to, szybko! Nie spodziewałam się tego. Dobra, będziemy cię miło obserwować do tej pory, a przy okazji chciałam tak jakby zadbać o wszystkie pieski po kolei, żeby dobrze się czuły komfortowo. Mam nadzieję, że będzie bez komplikacji i w miarę szybko się uda właśnie to zrobić. O! Przyniosłaś nam prezent! Jestem ciekawa, co tam jest. Dziękuję bardzo, mgiełka. Figurka purpurowego pościgacza? Ach, lalkę! 100 simolonów zarobiła dla nas mgiełka. Najlepszy pies na świecie! Urodził się szczeniaczek! To samiec! Jak super! Nie wiem jeszcze, jak mu dam na imię, ale za chwilę się dowiem. Wchodzę w ostatni film właśnie z Dianą i z pieskami. Bardzo mi się podoba imię Major, które zaproponowała Kalia. Dzięki ci, kochana! Nazwijmy go Major. Major pies Diany. Super! I suczka jeszcze! No tak, wcześniej sprowadzaliśmy, ale jakoś nie zapamiętałam, ile mamy tych piesków, więc w końcu mamy 2 pieski, ale się cieszę. Wiktoria tutaj wymieniła dużo imion i podoba mi się akurat
imię Mary. Niech będzie Mary. Mary, pies Diany, dzięki Wiktoria bardzo za imię. Pozdrawiam cię i zobaczmy, jak wyglądają. Ja już widzę. Czemu on się od razu tarza? A nie, bo to jest Mietek. Dobra, to idziemy tutaj. Jak słodko. Ojejcio. Ej, czekajcie, który jest który? To jest Major. Ej, Major wygląda jak typowy Seba. W sensie, jak jego tata, bo Miła robiła to z Sebą. To jest Seba, no. A to jest Mary, no przepiękne szczeniaczki. Brawo, Miła, jestem z ciebie dumna. A jak śmiesznie już tutaj biegają. Damy im po przysmaku, trzeba się z nimi przywitać. O, Diana już biegnie. O, super. Ej, jaka szczęśliwa mama. Cześć, Major, witamy w naszej rodzince. I teraz przywitamy sobie Mary. Hej, i w ogóle Kaprys nam chce zjeść hamburgery, nie? Mam nadzieję. No dobra, już trochę pojadł. Ej, te pieski są takie słodkie, muszę koniecznie zapisać, żeby nic mi się nie zbugowało. W końcu, po 5 latach udało mi się umieścić ich w kadrze jednym. Już myślałam, że mi się nie uda, zrobię na wszelki wypadek po 2 zdjęcia, żeby nie wyszło, że wyjdzie rozmazane. O, ja cię, nie? Już mówię, kurde, nie ma nadziei dla nas. Udało mi się, zrobiłam Majorowi i zrobiłam Mary foteczkę. No i teraz, moi kochani, mamy już 2 kolejne szczeniaki. Nasz Mietek spędził u nas 1 dzień, zapoznał się z wszystkimi, spędził czas z rodzicami i możemy teraz go sprzedać. A więc ja teraz dzwonię, sprzedaj zwierzaka. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, wybieram sobie Mietka oczywiście. Jestem ciekawa, ile można zrobić za takiego szczeniaka. Czy na pewno chcesz sprzedać zwierzaka o imieniu Mietek? Oczywiście, że chcę sprzedać Mietka. Ej, dostaliśmy 450 simonów! Jak super, nie sądziłam, że tak dużo, myślałam, że dostaniemy z 200. Mietek zostanie sprzedany i odebrany przez fundację pośredniczącą w adopcjach. Wkrótce znajdzie kochający dom. A przyszedł jakiś koleś, a nie babka, jak masz na imię? Michał Wojewoda. Fundacja pośrednictwa w adopcjach. O, ciekawe. Okej, okay, jest ten kontener adopcyjny. Dobra. O Boże, on tu narzeka, że jest brudno. On, co? O nie! Simomieniu Mietek umarł. Co? I nie ma więcej żywych dorosłych w tej rodzinie. Wszystkie pozostałe dzieci zostały adoptowane przez inne rodziny? Fundacja pośrednicząca w adopcjach zajmie się zwierzakami o imieniu Mgiełka, Kaprys, Seba, Miła, Jura, Major i Mary. Z pewnością znajdzie się kochająca rodzina, która zaoferuje im dom. Zapisz i zrządzaj świetami? Wyjdź do mnie głównego. Co? O nie, kochani! Oni się dowiedzieli, że Diana jest bezdomna, nie ma żadnych rodziców i sama tutaj żyła z zwierzętami. I adopcja chce nas dojechać i zabrać nam Dianę. Co ja mam teraz zrobić? Ej, ja jestem w szoku. Ja nie wiem, o matko, ej wiecie co, no ja nie mam wyboru, muszę wejść do menu, nie zapiszę, bo stracimy Dianę na zawsze i wszystkie nasze zwierzęta i wszystko, co osiągnęliśmy do tej pory. Co to w ogóle ma być? No i cofnęliśmy się teraz w czasie, całe szczęście, że zapisałam po porodzie właśnie tych małych piesków, bo gdyby nie to, to już w ogóle byśmy wszystko stracili razem z tymi maluchami, ale jestem w totalnym szoku. Czyli kochani, wychodzi na to, że Mietka nie sprzedajemy, teraz pewnie większość widzów się ucieszy i tych szczeniaczków również nie sprzedajemy. Czekamy, aż Diana dorośnie i będzie nastolatką, bo wtedy już z całą pewnością będzie mogła sama mieszkać. Przez przypadek praktycznie wszystko straciliśmy, ale dobrze wiedzieć, bo ja nie miałam o tym pojęcia. Jestem ciekawa, czy wy sobie z tego zdawaliście sprawę. No i oczywiście tutaj robimy budę dla piesków. No i jak to buda? Właśnie niech ma dach ze słomy. Ściany oczywiście z desek kolorowych. I teraz takie drzwiczki specjalnie dla piesków musimy sobie zamontować. Ja myślę, że te będą w sam raz. Zastanawiam się, co dać w środku. Stwierdziłam, że musi być tutaj trawusia taka sztuczna. Tutaj damy oczywiście deski, żeby było tak przytulnie. No i teraz światło. Chcę przenieść miski, żeby one nie miały tych misek na dworzu, bo wtedy jak jakiś sim przechodzi obcy, to one często go atakują, nie? Zaczepiają. A tak to będą miały tutaj, to ani im nie zmoknie i nie stanie się nic złego, tylko tutaj będą miały miejsce. Tak to wygląda, jestem dumna z tej budy. Tylko troszeczkę chciałabym właśnie zmienić intensywność tego światła, żeby im tak za bardzo nie świeciło aż tak mocno właśnie, tylko żeby
no wiecie, żeby dawało troszeczkę światła, ale nie tak bardzo, żeby tam nie mieli za jasno. No i gitara, fajnie to wygląda moim zdaniem, jak wam się podoba nasza buda. Jestem ciekawa, czy pieskom się spodoba. O, biegną maluszki! Słuchajcie, weszły do środka sobie. O, i nawet Miła wbiła do środka. Jak wam się podoba? Ej, chyba im się podoba, bo zaczynają wyć ze szczęścia. Jakie słodziaki słodkie. Dobra, chyba im się spodobało. Ej, zaakceptowana ta buda została, 100%. Zobaczcie, ona leży, tutaj każdy wbił sam, nawet ich nie zapraszałam. Nie, no jest gitara, jest fajnie. Wskoczył na łóżko. Super, Jura, przyszłaś powiedzieć, że chcecie się siku, nie? Do domu, z dworu. No, genialnie. O, patrzcie, mgiełka sobie liże Majora. Jak super, jakie to było słodkie. Dobra, poprosimy kurzyka, żeby... O, dobra, dobra, mnie tak chce skorzystać z toalety. Tutaj musimy nauczyć, bo to jest szczeniaczek, on w ogóle tam nie wie, co to życie. Rozwala mnie to, że wchodzą na nas do środka jakieś obce psy i one nie potrafią wyjść na zewnątrz się załatwić i my musimy im kazać iść się załatwić. Diana się nawet nie może wyspać, bo co chwilę ktoś się budzi. Ej, przyszedł Lukas i on myśli o Barabara? Wiesz co? Ona jeszcze nie dorosła. Tylko właśnie chciałam, żebyśmy mieli różne rośliny dla naszych piesków, bo one się nimi jarają. Czasami je obsikują, czasami na nie szczekają. O, jak słodko! Jak się przytulili w ogóle, lolz! O, jak słodko! Ej, on jest flirciarski, mam nadzieję, że nie ma dziewczyny, byś poczekał, aż ona dorośnie. Ej, on się stał teraz bardzo flirciarski, to jest trochę dziwne. Nie wiem, czy ta różnica wieku nie jest za duża jak na was. Ej, ja nie chcę nic mówić, ale my mieszkamy w Melinie. Dosłownie, ty. To by się nadawało na jakąś sprawę dla reportera albo uwagę. I byś pomyślała, że na pierwszy rzut oka trzeba te psy zabrać, bo są nieszczęśliwe. Ale my znamy prawdę, że są bardzo szczęśliwe. Mają tu jak w raju, tylko po prostu ona nie może posprzątać, bo jest za mała, bo Simsy takie są. Ej, on nam pomaga w lekcjach, nie? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. I widzicie ten wzrok i teraz patrzcie na to. Uwaga, uwaga. Tadam! On musi się dziwnie z tym czuć, on patrzy na to. Kisnę z tego, nie? To musi być dziwne. Ty przychodzicie do swojej przyjaciółki z dzieciństwa, pomóc jej odrobić lekcję, a ona nad swoim łóżkiem ma wasze zdjęcie. Ja nie wiedziałam, że ona będzie musiała wstawać, żeby wysyłać psy, żeby się załatwiły, nie? Ale to właśnie musimy zrobić, więc weźmy kurde wszystkich, wysilmy, żeby się wszyscy załatwili. Bo jak mają cię budzić co dosłownie 5 minut, to jest, to się mija w ogóle z celem, nie? Dobra, Mietek, ty też się idź załatwić, macie budę. Ale w końcu panowie i panie zaczęli korzystać z budy w nocy. Ja rozumiem, że pierwsza muszą się przyzwyczaić, że nie tak od razu. Ej, jak oni sobie śpią, dotykając się łebkami. Nie, jednak chyba z Dianą jest lepiej. Piąta rano, a my mamy taki save, że jeszcze chyba takiego to nie miałam nawet w tym odcinku z brudnymi Simsami. Każemy Dianie właśnie posprzątać. Oczywiście poprosimy ich może najpierw na karm. Poprosimy ich właśnie zaraz, żeby nam przynieśli jakieś fajne kosztowności. Diana za godzinę zaczyna szkołę. Właśnie, kochani, i ja na moim Instagramie, na którego was zapraszam, zrobiłam ostatnio ankietę, czy Diana powinna mieć kurnik. Oczywiście będziemy się skupiać tylko wyłącznie na psach, bo to jest nasz cel, ale kury będą takimi fajnymi towarzyszami dla naszych piesków, bo mogą po prostu mieć z nimi interakcję. No i większość stwierdziła, że tak, kupmy kurnik i właśnie to chcę dzisiaj zrobić, tylko bym musiała posprzedawać te wszystkie rzeczy z ekwipunku w tym momencie. Ja je po prostu lalkę i zostawimy, niech ma. Ja to wszystko powyjmuję. Kurnik byśmy sobie postawili gdzieś tak tu właśnie za domem. Też tak niedaleko piesków, żeby te kury nam na ulicę nie wybiegały. Myślę, że tutaj jak na razie będzie w porządku. Zostało nam 600 simolonów, to nie jest tak źle. Nazwij kurnik. Oczywiście nazwiemy, że to jest kurnik Diany. A jak? O proszę. No i mamy nazwany. Jak wrócimy ze szkoły, to kupimy sobie kurczaki. Może jedną kurę? Nie wiem, zastanawiam się jeszcze. Ja tak zmienił grupę wiekową. Właśnie muszę zrobić zdjęcia jeszcze maluszkom naszym nowym. Mietek, gdzie ty jesteś? Już nie jesteś szczeniakiem, już nie możemy cię sprzedać. Udało ci się. Ej! Przecież on wygląda jak mgiełka. Ej, co się tutaj odwaliło z tymi psami? Dlaczego nasz szczeniak jest w serduszkach? I dlaczego w serduszkach jest Seba? Jest taki jakby dźwięk, jakby psy robiły Barabara, ale ze szczeniakiem, ze swoim synem?
What the heck? Chyba mi się gra zbugowała po raz kolejny i sama uciekł ten. Ej, kochani, to znowu się dzieje, oni znowu sami się rozmnażają. I ja nie wiem teraz, czy ten mod mi się buguje. Właśnie ten mod na to, że można kierować psami i sprawdzać, jak się czują, bo do tego korzystam z tego moda. Diana wróciła do domu i jest bardzo rozgniewana. Co się tutaj stało? Denerwujący dzień w szkole. Uch, czasami nauczyciele są cacy denerwujący. Zgadzam się z tobą i może z tej okazji weź sobie jutro wolne w szkole. Szczenięta w drodze? Gratulacje, Jura spodziewa się potomstwa. Wkrótce do rodziny dołączy. Co? Kiedy? Z kim? Chyba z Kaprysem. Jak to się stało? Przecież ja nawet ich o to nie prosiłam. Nawet nie widziałam, żeby mieli te serduszka teraz. Ja mam tego moda na to, że możemy kliknąć na psy i nimi kierować. Ale nie można zrobić za dużo. Można tylko podejść, spać. Jak klikniecie sobie na innego psa, to są takie trochę upośledzone te reakcje. Ja w ogóle z tego nie korzystam. I ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten mod się buguje. Jeszcze raz mówię, że daję wam w komentarzu, czy o co chodzi, że te psy same się rozmnażają z siebie czasami, a czasami nie. Albo może po prostu, nie wiem, trzeba poczekać na odpowiednią porę, żeby one to same robiły. Jeszcze tego nie rozgryzłam, ale tak to mniej więcej wygląda. Kup kurczaki. Ej, kupmy sobie na początek jedną kurę, która zrobi te kurczaki. Co wy na to? Okej, rozsyp tą karmę w okolicy. Gdzie jest ta kura? Halo, kurko, jeszcze musimy cię nazwać. Chodź tutaj. Ej, może ona nie chce wyjść, bo jest późno. Cero, będziesz się bawił w tym? To jest jedzenie dla naszej kury. Nie wierzę w to. Nasze psy to jedzą. Nie mam w ogóle pytań. Śnieg! Został nasz śnieg w domu! Ojejku! Właśnie, kochani, muszę szybko zrobić zdjęcie maluszkom, bo one zaraz dorosną i nie zdążymy go zrobić. Diana, rób zdjęcie zanim uciekną! Diana, cholerka, rób zdjęcie, tak! Uff, może się uda. Ej, dobra, nie jest to takie cudowne zdjęcie, jak było poprzednio, ale uwierzcie mi, że i tak jest dobrze, jak na właśnie psiaki. Dwie sprawy, kochani. Po pierwsze, zaczął się poród Jury. W ogóle Jura zamiast szykować się do porodu, to się bawi, to po pierwsze. A po drugie, nasza kura, którą kupiliśmy, jest czarna, a wybrałam białą. Nie wiem, jak to się dzieje z tymi czarnymi kurami. Wydawało mi się, że one są z jakichś złych jajek, ale nie mam pojęcia, o co chodzi tej kurze. I jest mały kurczaczek, którego kupiliśmy, a właściwie kupiłam teraz dwa kurczaczki, więc mamy tutaj całkiem fajne kurki. Musimy też je jakoś nazwać, więc piszcie w komentarzach, jak sądzicie, żebyśmy je nazwali. Ta seria jest naprawdę szalona. Co tutaj się dzieje? To przede wszystkim to, że te zwierzęta są poza kontrolą i one same się rozmnażają, raz się same rozmnażają, raz się nie rozmnażają. Dzieje się naprawdę wiele tajemniczych, ale też śmiesznych rzeczy. Dalsze losy Diany i naszego stada już w kolejną środę o 16. A ja wam dziękuję wszystkim za łapki w górę i za oglądanie. Wbijajcie na mojego Instagrama piórpodłogapia i na mojego Discorda. Do zobaczenia za tydzień. I jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy zostawiają łapki w górę, bo to jest rekord łapek pod tą serią. Nigdy wcześniej tyle nie dostawałam, dzięki czemu ta seria jest całkiem popularna u mnie na kanale. Dzięki! Pozdrawiam i hejka!